Dobry wieczór. Z Katowic. Każdy krok, który wykonuję, każdy ruch, który wykonuję każdego dnia, za każdym razem, gdy się modlę, będę za tobą tęsknić. W ogóle dzisiaj formuła będzie nieco inna. Będzie mniej newsów, więcej testów. Mam mnóstwo rzeczy do przetestowania, bardzo mi przykro. Także pierwszy zielony element pojawia się tutaj, na urządzeniu, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, o którym mówiłem dużo wcześniej, który testowała Patrycja i w zeszłym tygodniu powiedziała... Albo ja jestem człowiekiem małej wiary, albo to urządzenie się do niczego nie nadaje. Część z Was stwierdziła, że ta opinia nie jest poparta profesjonalnym testem, ale Patrycja testowała Mi Air Purifier 2S i nie zawsze było to testowanie przyjemne. Xiaomi teraz sobie odpoczywa, wyłączyłam go, działał przez całą noc w trybie nocnym i chyba tak efektywnie działał, że z dużą skutecznością obudziłam się z czymś takim pod okiem, co strasznie piecze i swędzi. Może to był przypadek, bo miałam to raz w życiu, ale... Tak średnio bym powiedział. Do jakich wniosków doprowadza nas to poświęcenie się Patrycji? Do takich, że jeżeli nie czujesz, że powietrze w twoim mieszkaniu jest zanieczyszczone, to nie potrzebujesz oczyszczacza. Ale jeżeli czujesz potrzebę zakupu oczyszczacza, to kupujesz ten sprzęt na przykład, bo jest popularny, włączasz, tutaj się świeci na zielono, ta wartość też nie jest przerażająca, czyli wszystko jest ok. Ale pytanie, czy na pewno jest ok? Kupiłem taki miernik. Cząstek PM2,5 to są te najbardziej szkodliwe cząstki dla nas, czyli tak naprawdę to jest smog. Ten miernik kosztuje 250 zł i ma całkiem niezłe opinie w internecie. I teraz porównajcie wartość na tym mierniku z wartością na oczyszczaczu Xiaomi. Są różne. Co to oznacza? Gdybym znał chiński, pewnie odpowiedziałbym Wam lepiej na to pytanie. Istnieje szansa, że albo oczyszczacz Xiaomi jest po prostu hurra optymistą i nie chce Chińczykom, którzy go w większości używają, sprawiać przykrości. To jest mniej prawdopodobna hipoteza. Ta bardziej prawdopodobna jest taka, że to wcale nie są wskazania wartości PM2,5, tylko jakieś inne. Jeżeli tu się zrobi... nie zielono, a żółto albo czerwono, no to znaczy, że będzie niedobrze. Tutaj będziemy się zatem sugerowali tym pomiarem. I otworzymy okno. Katowicach. Przykro mi, że to nie Kraków, no ale jakoś po drodze miałem Katowice. Dobrze nawędzone. To chwilę sobie poczekajmy. Ale tu rośnie w ogóle, patrz to! Dawaj tu! Jezu, co tu się wydarzyło? Ten oszalał. Ten działa zdecydowanie wolniej. Ale też tu wzrasta. Oczyszczacz Xiaomi przełączył się na mocniejszy tryb i naprawdę nieźle sobie radzi, w sensie już było powyżej 100, a on zjeżdża do 90 kilku, więc pozwolę sobie go wyłączyć i posiedzę sobie przy tym świeżym powietrzu przez chwilę. Było 130, spada już do 117, 115, lepiej nie będzie. W sensie gorzej nie będzie. No oczyszczacz Xiaomi jest dużym optymistą. Ale nie chodzi o to, żeby się podniecać, że tutaj jest prawie dwa razy więcej co tu. Chodzi o to, żeby włączyć go w jak najwyższy tryb i sprawdzić, jak bardzo tutaj spadnie wartość. I jak szybko to się wydarzy. Okej, jest lepiej niż kiedy zaczynaliśmy to nagranie. I nie śmierdzi. A propos smrodu, Patrycja przeprowadziła jeszcze jeden eksperyment. Trochę po dymie. No dobra, ja myślę, że zostawię to na pół godziny. Właśnie wróciłam do domu i zdjęłam z siebie tamtą sukienkę, po której naprawdę było czuć, że byłam w jakimś miejscu nasyconym takimi etnicznymi, korzennymi zapachami, ale po przekroczeniu progu mieszkania, no tutaj jest spoko. Powietrze jest normalne, nie czuję się żadnych ostrych zapachów. I wydaje mi się, że akurat pod tym względem urządzenie naprawdę zdało egzamin i można go polecić. Z kolei od Was, użytkowników tego sprzętu, dowiedziałem się, że całkiem nieźle radzi sobie z dymem tytoniowym, a dla wapujących w domu... Dla wapujących w domu to już w ogóle jest świetne rozwiązanie. W sensie pochłania smrody. Jak widzieliście na załączonym obrazku, pochłania chyba szybciej niż okap kuchenny. Także jeżeli macie na przykład małą sypialnię, w której chcecie oczyścić powietrze, bo chcecie mieć pewność, że zdrowo się wyśpicie, to myślę, że Xiaomi 2, czyli ten starszy model, już daje radę. A 2S, który jest droższy, czym jeszcze się różni poza ceną, tym wyświetlaczem, który jest
trochę potrzebny, no i filtr podobno w 2S jest trochę lepszy, ale 2 już da radę. No jeżeli potrzebujecie sobie kupić Pro, nie ma sprawy. Podlinkuję Wam do chińskich stron tam pod spodem. I 2, i 2S, i Pro będzie, możecie sobie przebierać w tym sprzęcie. Jeżeli musicie oczyścić powietrze, to Wam się przyda, jeżeli nie, to nie. Czas na wrotki. Ale zanim wrotki, chciałem Wam powiedzieć dwa słowa o Mavicu R. Obiecałem Wam recenzję w tym tygodniu, ale obawiam się, że się z nią nie wyrobiłem. To są ujęcia z Mavica R. 4K, 25 klatek, 3-osiowa stabilizacja, ale nie tylko rozdzielczość i możliwość wyboru innego klatkarza niż 30 odróżnia Mavica R od Sparka. Slow motion. Wiem, że nie powinienem latać tak blisko ptaków, ale albo ten dron nie przeszkadza ptakom, albo te ptaki nad Wisłą są bardzo mało wrażliwe. W każdym razie, 120 klatek w Full HD. Nie mówcie mi, że to wygląda źle. Wróćmy jednak na Śląsk, a konkretniej do Gliwic. Mają tu całkiem kozacką arenę, ale nie przyjechałem tu, żeby pokazywać Wam ją z zewnątrz, tym bardziej, że ten śnieg. Na szczęście teren przed wejściem C jest odśnieżony. Wbrew pozorom, było to dla mnie ważne. Bo sterowanie gestami w Mavicu R. W Sparku nie byłem do tego przekonany. W sensie po co to? Ale gdybym miał tutaj znaleźć dla tej opcji zastosowanie, to głównie podczas śledzenia samego siebie. No bo jak sam siebie śledzisz dronem, to aparatura trzymana w dłoniach trochę psuje efekt. A tutaj drona możesz wystartować w ten sposób. Odległość drona od siebie regulujesz takimi gestami. A nagrywanie uruchamiasz takim gestem. I w sumie wystarczy, że się ruszysz, a dron ruszy za tobą. Choć w niektórych przypadkach nie ruszy. Albo przed tobą. No nie, przed tobą to niezbyt. Czyli to śledzenie mogłoby działać lepiej. Ale z drugiej strony mogłoby też działać gorzej. Dobra, czas na te wrotki. Ciężko się je zakłada, jak się ma 46 rozmiar buta. Dostałem je do testów jakiś czas temu, ale stwierdziłem, że robienie o nich osobnego filmu nie ma sensu. Ale pokazanie ich Wam w tym innowacyjnym testu i wszystko techniku jak najbardziej ma sens, przynajmniej tak mi się wydaje. Przypina je się tutaj do pięty. Przy czym wybieracie, która noga jest Waszą wiodącą. I na tę nogę zakładacie deskę z silnikiem, bo silnik jest tylko w jednej wrotce. I to się rozpędza do 16 km na godzinę i ciągłej jazdy zapewnia 30 minut. I trzeba ważyć 80 kg, czyli o jakieś 14 przekracza maksymalną wagę człowieka, który powinien jeździć na tym sprzęcie. Może dlatego nie rozpędzam się do 16 km na godzinę. Jestem królem tych wrotek. Czy to są wrotki, które jeżeli macie więcej niż 18 lat, zrobią na Was wrażenie? Raczej nie. Ale jeżeli macie dziecko w wieku od 11 do 15 lat, to może się okazać, mamo kup, tato kup, a to będzie kosztowało 700-750 zł i wejdzie w marcu. Także jak nie chcecie tyle wydawać, to wymyślcie sobie jakąś dobrą historyjkę. Daj mi dziecko spokój. Idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka. Tak jak Twoja matka. Ale poznajcie Łukasza. Łukasz zakupił deskę na Kickstarterze, Indiegogo? Jak to było? Indiegogo. Indiegogo. Co to jest za firma? Backfire. To jest nazwa firmy i deski jednocześnie. To jest model G2 Galaxy. Dlaczego ta firma Cię akurat zainteresowała? Bo mieli promocję na Czarny Piątek i kosztowała tylko 400 dolców na przecenie. Teraz ona kosztuje 529 w tej wersji. Tutaj są dwa silniki. Tu jest bateria? U góry jest bateria, na dole jest cała elektronika. Czy ona jest wodoodporna? Pewnie tak. Nie. Tak? No co ty? IP55 potwierdzone jakimiś certyfikatami. Co to jest IP55? Możesz przejechać po kałuży, ale nie możesz na to skierować strumienia wody. I to było w zestawie, te lampy z przodu? Te lampy plus dodatkowe koła, jak się zetrze, przy czym producent twierdzi, że te kółka wytrzymają 1000 km. I drugie kółka jakby w zestawie są. Okay. Przy czym już będę je reklamował, muszę od razu powiedzieć, bo mają taką, zresztą sam zobaczysz później, wibrują przy dużej prędkości, jakby to jest wada samego koła, samej tej otoczki. Już się kontaktowałem z producentem, mimo że z Chin, powiedzieli, że na własny koszt wyślą nowe koła, poprawioną wersję. Pilot, jak się sprawuje pilot? Wygląda bardzo tanio. Mhm. Ale bardzo dobrze leży w dłoni. Tutaj jest gaz, wstecz jest hamulec. W dwie strony, w sensie. I w dwie strony przód, działa. Tył można jeździć z tą samą prędkością. Okej, spoko. No właśnie, prędkość. Jaka jest maksymalna prędkość? Oddaję pilota. Mi na razie udało się wykręcić na niej 29 km na godzinę. No dobra, to ja proponuję Ci taką zamianę, że ja wezmę Backfire, Tobie przekazuję... Królewna za żonę. Kuila i... Pojeździmy sobie, tylko muszę wziąć aparat. Zupełnie inaczej przyspiesza. Ale całkiem, no znaczy to jest fajna powierzchnia, całkiem fajna. Wydaje się taka bardziej masywna niż to,
na czym ty teraz jedziesz, niż Backfire, ale ogólnie pozytywnie. Nie mam pojęcia, co mam pod nogami aktualnie, oprócz tego, że to jest cool wheel, ale fajnie. To ja mam wrażenie, że ona trochę bardziej od cool wheela przyspiesza, w sensie jest bardziej zrywna. Wydaje mi się, że tak. No, na pewno, bo też trzymam na maksa i... Ja wiem, że ja się za każdym razem cieszę na desce i nigdy nie wiecie, czy to jest dobra deska, czy nie, bo ja się zawsze tak samo cieszę. Ale ta deska jest naprawdę kozacka. Zresztą zaraz zrobimy wyścig. 3, 2, 1, start. Patrz, co się dzieje, ale odleciałem. Ja trzymam cały czas na maksa. Zmiana desek. No to 3, 4. O nie, o nie! O nie! O nie! No dobra. Backfire jest trochę szybszy od Kuila. On jest cięższy, a niestety zostałem z tyłu. A cisnąłem na maksa. Smutek i nostalgia. Ale powiedz, że to nie jest zła deska, na której ja jadę. To nie jest? To nie jest zła deska, nie, na której ja jadę. Deska jest bardzo w porządku, ale dalej gorsza. Natomiast jeżeli myślicie nad zakupem Backfire'a, to jest jedna rzecz, o której musicie wiedzieć, na pewno. I to jest to, że ona ma bardziej twarde kółka. I o ile na Kuilu tutaj czuję się bezpiecznie i się nie ślizgam, tak na Backfire'ze już parę razy poszedłem bokiem. Ale poza tym bardzo przyzwoita deska, spoko pilot, ładuje się przez 3 godziny. Myślę, że osiąga więcej niż te 29 km na godzinę. Sympatyczny sprzęt. Także okazuje się, że na rynku nie istnieje tylko jeden Kuil. No, musiałem wystawić jakąś sensowną deskę, drogą deskę, no bo to nie może być tak, że ta deska... Fajną deskę. Fajną deskę, ale drogą deskę, ale amerykańską. Ameryka versus Chiny. 3, 2, 1, start! No to jest boosted. No to jest boosted. Ta decha swoje kosztuje, ale też swoje jedzie. Ale żeby nie było, zamienimy się. Do mnie moja desko. 90 kg na Backfire'ze i 110 na boosted. Dobra, ja ważę więcej niż 90, to jest oszustwo. 94 na Backfire. No to niech będzie, że ja 114, będzie 20 kg. Dobrze, dobrze. 3, 2, 1, start! Ej, ale idziemy łeb w łeb! Idziemy łeb... To jest! Ciśniesz na maksa? Tak! Wyprzedzam? Nie. Prawie. Okej, czyli poczekaj, jechałeś na maksa, czy nie jechałeś na maksa? Tak. Jechałeś na maksa. Tak, przez tą chwilę, jak byliśmy na równo, to był max. Czyli boosted przyspiesza bardziej, ale... Ale ja jestem lżejszy. Także nadal boosted jest lepsza. Ale też jest jakieś 4 razy droższa, więc... Dałbyś 4 razy tyle, co za swoją deskę, za boosted? Nie, ale jeszcze ciekawy fakt. Ta deska, którą ty teraz masz pod nogami, ma 600 W silniki, a ta ma około 1500. Szczerze mówiąc, nie odczuwam tego, że to jest 600 W tylko, bo ona naprawdę dobrze idzie. Jak w ogóle odnajdujesz teraz swoją deskę po teście Boosted i po teście Kuila? Szczerze, bardziej mi się podoba Boosted ze względu na komfort jazdy. Jest miększa, przyjemniejsza, ale pilot bardziej Backfire mi się podoba niż ten spust. Jest to dla mnie niewygodne trzymać go w ten sposób. Okej, okay, no bo tutaj trzeba rzeczywiście ciągle ten spust mieć wciśnięty, nie? Tak, no dobrze, no to już wszystko wiecie na temat Backfire. Bardzo dziękuję, Łukasz. Gdyby nie ty, to ludzie nie wiedzieliby, co to jest za deska, a tak to wiedzą już wszystko. I pamiętajcie, że dostajecie jeszcze te dwa tutaj z przodu. No, a to nie są tanie sprawy, to chyba trzeba za $2 na AliExpress, nie? No, w sumie 4. Ale jest logo Backfire'a, więc się postarali. Bardzo panu dziękuję. Dzięki.
I to tyle, jeżeli chodzi o Łukasza. Łukasz jest w ogóle z Daily Web i tam poniżej wrzucam link do jego pierwszych wrażeń, bo on napisał artykuł. Pierwsze wrażenia. Drugich wrażeń jeszcze nie ma, bo nie przejechał nawet 100 km na tej desce. Natomiast chciałem się zatrzymać przy Mavicu Air na chwilę. To jest bardzo przyjemny dron. Jest tylko jedno ale. Przesyłanie obrazu, zasięg. Dla mnie dramat, nie? Po pierwsze, do 300 metrów sygnał był jeszcze w miarę. Znaczy, generalnie na 300 to już nie było sygnału, o tak. Cały czas wyskakiwały mu przeróżne komunikaty ostrzegające generalnie. Jedyny, który dla mnie miał sens, to ten o silnym wietrze, bo no bo jesteśmy nad wodą, więc okej, mógł to być na niego silny wiatr. Natomiast cały czas był komunikat o zakłóceniach i to stąd pewnie by ten słaby sygnał. Tylko naprawdę nie wiem pojęcia, skąd mogłyby być tutaj te zakłócenia. Jesteśmy nad wodą, nie ma tutaj żadnej linii energetycznej. No, nie wiem. Ale same ujęcia ładne z Jamajki. Dzięki za materiał w ogóle, Piotrek. Piotrek to jest mój ziomek, który jest totalnie wkręcony w gadżety. Miał Boosted Board 2, zanim ja miałem swojego Boosted Board 2, więc pierwsze wrażenia, które gdzieś powinny pojawić się w tym filmie, były właśnie na jego desce nagrywane. No ale nieważne, wróćmy do Mavica. Ja mam podobne wrażenia do Piotrka, jeżeli chodzi o latanie tym sprzętem. Przykład? To jest moment, kiedy Mavic Air śledzi Patrycję. Jak widzicie, leci nisko, więc zależało mi na tym, żeby podgląd był w miarę na bieżąco, żebym w razie czego mógł szybko zareagować i uniknąć kolizji z drzewem czy jakąś inną latarnią. Tymczasem pierwszy delikatny problem z obrazem pojawia się, kiedy dron jest oddalony ode mnie o jakieś 100 metrów. Na 120 wyskakuje komunikat o zakłóceniach. Potem, jak widzicie, jest już zdecydowanie gorzej. Obraz się zatrzymuje. Ja wiem, że po swojej prawej mam drzewo, więc muszę uciekać do przodu, ale gdybym miał bieżący podgląd, w miarę płynny, wyglądałoby to dużo lepiej. To znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Obraz nagrany przez Mavica Air jest płynny. Możemy go nawet gdzieś tutaj umieścić, żebyście zobaczyli, żeby Patrycja jadąca na desce odwracała uwagę od tego, o czym ja mówię. Natomiast powtórzę to samo, co powiedział Piotrek. Latanie dronem tam z zrywanym sygnałem, jak co chwilę gdzieś tam coś tam ucina, skacze, klatkuje, no to tak średnio przyjemne jest, jak się nie wie, gdzie do końca jest ten dron. Także jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy porzucić Mavica Pro, no bo porzucacie Mavica Pro dlatego, że ten jest lekki i tam, gdzie nie mogliście latać Maviciem Pro, teoretycznie moglibyście polatać Maviciem R, czyli właśnie w tych miejscach bardziej miejskich, nie nad ludźmi, no ale jednak w bardziej miejskich miejscach, gdzie z kolei pojawiają się zakłócenia. Jeżeli pojawiają się zakłócenia, no musimy sobie powiedzieć, że połączenie między tym a tym to jest po prostu Wi-Fi. No i to Wi-Fi zdaje taki egzamin, jak widzieliście. Ja kupiłem ten sprzęt i od razu mówię wam dlaczego. Kupiłem go po to, żeby nagrywać siebie jadącego na sprzętach elektrycznych. Zakładam, że odległość 5 czy 10 metrów nie będzie dla niego problemem i obraz nie będzie zrywał. Oczywiście ja będę miał aparaturę w łapie, kiedy będę jechał na tych sprzętach, bo to sterowanie gestami, no działa, ale także no nie spieszyłbym się jakoś super z zakupem. Dobrze, to co? Czas na newsy teraz. Ale będą krótkie, bo widzicie, ile zażarło moje głupie gadanie. Elon Musk wystrzelił w kosmos rakietę, na której pokładzie był samochód, za którego kierownicą siedzi manekin. Samochód pozostanie w kosmosie na miliardy lat i nie ma co się oszukiwać, będzie kolejnym kosmicznym śmieciem. Natomiast samo wystrzelenie rakiety okazało się sukcesem. Musk pokazał, że prywatna firma może zrobić to co NASA, tylko że taniej. Jakieś 4 razy taniej. Jest zima, więc po raz kolejny na fejsie pojawiają się nam wszystkim reklamy nowych śnieżnych gadżetów. Mi się pojawiły snowfity takie, czyli buto-narty, które podobno dają wrażenie jazdy trochę na nartach, a trochę na łyżwach. Od 25 lat wynajdują to od nowa pod inną nazwą, napisał ktoś na wykopie na temat snowfitów i chyba ma rację. Ale nie będzie mi dane tego sprawdzić, bo snowfity się wyprzedały i jak się pojawią znowu, to pewnie nie będzie już śniegu. Pamiętacie z zeszłego tygodnia aplikację Fake Up, pozwalającą wsadzić głowę kogokolwiek do filmu porno? No więc Pornhub zapowiedział, że będzie banował takie filmy. Czyli znajdziecie je na innych serwisach. W warszawskich autobusach zamontowano kolejne 200 ładowarek USB. Nie mówiłem wam o pierwszych 200, bo nie miałem o nich pojęcia, ale teraz jest ich 400, także bierzcie i ładujcie z tego wszyscy. W Warszawie ładujcie. Jako tymczasowego katowiczanina nic mnie to nie obchodzi, ale za to obchodzi mnie nowa deska elektryczna. Polska deska rozpędzająca się do 67 km na godzinę. Co prawda nie jest katowicka, jest wielkopolska. Skąd wiem, że jest wielkopolska? Bo ludzie, którzy ją robią, mi powiedzieli. Ale gdyby mi nie powiedzieli, to też bym wiedział, bo co byście obstawiali, gdybyście usłyszeli nazwę Wixaboards? Najbardziej znanym wiksiarskim klubem jest Ekwador wsi Manieczki pod Poznaniem. Także Wixa będzie.
Na Indiegogo już niedługo wystartują z kampanią, więc będzie wiadomo, ile trzeba będzie za tego potwora zapłacić. Ale już teraz można na stronie Vixaboard zapoznać się ze specyfikacją. A za tydzień u mnie będzie można się zapoznać z tą deską u mnie na kanale. Przyjadą ludzie z Vixy, znaczy z Vixaboards i będą pokazywali, demonstrowali, ja będę jeździł. Także stay tuned, kolejny żenujący materiał się robi. Znaczy, wcale nie będzie żenujący. Co jeszcze się wydarzyło w tym tygodniu ciekawego? Intel pokazał prototyp smart okularów, które nie wyglądają głupio. Prawdę mówiąc, te smart okulary wyglądają całkiem normalnie, co jest spoko, ale nie będą miały kamery, więc nie będzie można nagrywać innych z przyczajki, co jest mniej spoko, ale już trudno. Nie będę mówił w szczegółach o tych okularach, bo to prototyp, czyli długa droga przed nimi. Jeżeli jesteście zainteresowani, poczytajcie. Jeżeli nie, warto, żebyśmy sobie tutaj powiedzieli, że dobrze. Że w dobie, kiedy sprzęty do wirtualnej rzeczywistości, do rozszerzonej rzeczywistości, no może wyglądają trochę lepiej, ale nadal wyglądają jak jakieś takie maszyny do badania albo robienia operacji wzroku. No to macie smart okulary, prototyp, który wygląda jak okulary. Czasami duży krok technologiczny w wykonaniu ludzkości wcale nie robi jakiegoś olbrzymiego wrażenia na pierwszy rzut oka. Tym stosem wieloznaczności chciałbym zakończyć fragment newsów z tego tygodnia. Natomiast jeszcze jeden test przed nami, a właściwie za nami. No za nami, bo dźwięk. Nie wiem, jak odbieraliście dźwięk. Ja przez cały czas nagrywałem na mikroportach. Sara Monik. Jak ktoś mnie ogląda na Instagramie, ja na Instagramie mam taki problem, że trochę się wstydzę wrzucać zdjęcia, bo wszyscy inni robią ładniejsze, ale na Instastory to już tam każdy śmieć wchodzi, więc zapraszam serdecznie. Pytałem, czy ktoś kojarzy te mikroporty, czy nie. Te mikroporty są o tyle ciekawe, że jest taki zestaw za 1500 i można sobie kupić 3 sztuki. W sensie, nie pokażę Wam na żywo odbiornika, bo jest na aparacie, ale odbiornik jest taki, to jest jeden nadajnik, to jest drugi nadajnik i tak na przykład jeden nadajnik był u Łukasza, kiedy jeździliśmy na deskach, no i wtedy chyba dałem trochę ciała, bo ja się strasznie podjarałem tam i krzyczałem do niego i był przester. Był przester? Przypomnijmy to sobie. Ja wiem, że ja się za każdym razem cieszę na desce. No ale to moja wina, bo to w ustawieniach trzeba się tutaj trochę pobawić. Natomiast poza tym, jeżeli chodzi o dźwięk, no to sami ocencie. Ja mogę powiedzieć tyle, że w porównaniu do innych mikroportów całkiem nieźle trzymają baterię. Natomiast bardzo źle trzyma baterię odbiornik, szczególnie jeżeli jest w trybie, że zbiera dwa źródła dźwięku. O, dwa źródła dźwięku. Bo to jest tak, że jak odbiornik jest podłączony do aparatu, no to wiadomo, że jakby zapisuje ścieżkę stereo. Kanał lewy, kanał prawy. No i potem sobie na montażu to możesz rozszczepić i w ogóle super. I masz jakby dwie ścieżki, ale na sprzęcie, który zapisuje jedną... Super, za 1500 zł, dla amatorów świetnie, chyba że uważacie, że gównianie brzmi, no to nie świetnie. Oczywiście nie mówię o profesjonalistach, bo profesjonaliści mają dźwiękowców, a dźwiękowcy pewnie jak usłyszą, jak brzmi to wszystko, no to powiedzą, panie, gdzie, idź pan z tym. No, to ja idę, w sensie już będę niedługo w Warszawie, chociaż super tutaj jest na tym Śląsku. A ponieważ jestem blisko Mysłowic, to na koniec jest utwór taki, który mi się kojarzy z Mysłowic, ale nie potrafię wytłumaczyć dlaczego. Jeżeli wy stwierdzicie, że zupełnie się nie kojarzy, to ja się nie będę z wami kłócił. Do zobaczenia za tydzień. A! Generalnie, jeżeli to był najgorszy tech week, no to bardzo mi przykro, ale ja się bawiłem świetnie. Kręcę się jak galaktyka w głowie, nic mam, kosmiczny był. Nie wiem ile czasu i dokąd iść. Ciężka powieka, więc przykrywam moje prawe siebie. Już od dziecka biegam za czymś wielkim, za czym jeszcze nie wiem. Wszystkie niepewności jak ci wszyscy chowam sam dla siebie. Ile jeszcze czasu przetrwam, o, w chmurach, a ja nie wiem.